Witam Państwa w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest pan minister Paweł Mucha, prezydencki prawnik. Panie ministrze, ja mam do pana... Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. I mam do Pana pytanie, nie jako do, do ministra, tylko jako do radnego. Jest Pan radnym w Sejmiku Zachodniopomorskiego. Jak Pan ocenia pomysły prezesa Kaczyńskiego, żeby obciąć uposażenia ministrom, posłom, ale także samorządowcom, o radnych nie wspomniał, ale już o wójtach, burmistrzach, prezydentach, marszałkach, pracownikach spółek komunalnych. Tak, to jest dobry pomysł? No, trudno mi się odnosić do, do inicjatywy, która jest na razie inicjatywą ustną. No, nie mamy 20% propozycji, konkret, jest panie nie, nie mamy propozycji jeszcze sformułowanej je ostatecznie. Natomiast niewątpliwie będzie tak, że PiS przedstawi szczegółowy, szczegółowy projekt. Wiemy, że ta zapowiedź pana prezesa będzie zmaterializowana w formie projektu, projektu ustawy i na pewno ten projekt ustawy będzie i dyskutowany w polskim Sejmie. I wtedy, kiedy ostateczny ten kształt będzie sformułowany, rzecz będzie rozstrzygnięta. Pan pan pytam o pana jako szefa pisów w zachodnio pomorskim Sejmiku. Ja rozumiem pewną adekwatność, która miałaby polegać na tym, że jeżeli ograniczone są uposażenia, czy to poselskie, czy ograniczone są wynagrodzenia ministrów, no to trzeba zachować pewną adekwatność, jeżeli chodzi o wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów, członków zarządów powiatu tych etatowych i członków zarządu województwa na czele, na czele z marszałkiem. bo pewnie Trudno sobie wyobrażać taką sytuację, że gdyby była taka wola polskiego parlamentu i będziemy mieli obniżenie pensji ministerialnych, to że będzie sytuacja tak paradoksalna, że będzie zarabiał marszałek starosta czy wójt w jakiejś małej gminie wiejskiej więcej. Czy dużo więcej niż, niż minister, który odpowiada niekiedy za budżet wielomiliardowy, jest członkiem tego organu kolegialnego, który stoi na czele administracji rządowej, jakim jest Rada, Rada Ministrów. Więc co, to pan... musi być w sensie, jeżeli pan mnie pyta, od takiej strony prawnej, na pewno uporządkowane, no dobrze, przemyślane. Ale... I myślę, że PiS dzisiaj te koncepcje gdzieś tam w głowie już. ma. No w głowie ma. prezesa jest taka koncepcja, to jest cytat. Będziemy ponosić finansowe straty dla dobra ojczyzny. To jest cytat. To jest dobry kierunek dla polityków. Ponośmy finansowe straty dla dobra ojczyzny. Polacy oceniają te propozycje. Wczoraj bardzo wyraźnie pan prezes Jarosław Kaczyński mówił też, odwołując się do znanej parymi rzymskiej jeszcze, Vox Populi, Vox Dei. Mówił o tym, że jest oczekiwanie takie... W kilku innych sprawach. E, nie opinii, za bardzo słucha ludu. E, opinii, opinii społecznej co do tego, żeby ograniczać wydatki na administrację publiczną. no Niewątpliwie takie ograniczenie wydatków miałoby miejsce wtedy, kiedy byśmy ograniczali wynagrodzenia. No myślę, że samorządowcy, w te dyskusje też się włączą. Myślę, że będziemy mieli jakiś pogląd partii politycznych. Widzieliśmy, że opozycja bardzo radykalnie domagała się ograniczeń wydatków na administrację publiczną w sferze wynagrodzeń. Rozumiem, że pan prezes Jasław Kaczyński powiedział sprawdzam. Czy I te postulaty, 20 czy te postulaty bo... są Pani zasadne? I... Bo mieliśmy sytuację, proszę zwrócić uwagę, że wiele osób przechodząc na stanowiska funkcyjne w administracji rządowej, obejmując stanowisko sekretarza stanu czy ministra, członka rady ministrów traciło na wynagrodzeniu, bo pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego czy przewodniczącego komisji w Sejmie dawało większe profity w no to sensie finansowym. Dawać. niż ja, Jeszcze chcę pana zapytać. Prezent... Stąd paradoks, że poseł Brejza, który na przykład bardzo dużo o tym mówił, czy inni posłowie Platformy Obywatelskiej, no, zarabiali podobnie albo więcej niż ci, których poddawali Panie... takiej permanentnej krytyce. Kaczyński mówi tak, ministrowie oddają nagrody na Caritas, jeżeli ktoś tego nie dopełni, jeżeli zagłosuje przeciwko obcięciu kosztów, nie znajdzie się na listach. Pan od prezydenta otrzymał w minionym roku 38 tysięcy złotych nagrody. W jest czterech pan, w czterech, w czterech. jest w, pan członkiem w, pis -u. A zatem to pan też powinien oddać wedle tej logiki prezesa. Niewątpliwie będzie tak, że będziemy się, będziemy się odnosić do tych propozycji, które przez PiS będą formułowane i będziemy, Panie będziemy się, ale ja w tym procesie uczestniczyć. Znaczy myślenie jest takie. pis ministrowie powinni oddać pieniądze na cele charytatywne. Pan jest członkiem PiSu, jest pan ministrem, dostał pan pieniądze, ministrem prezydenta. Więc czy pan czuje, że to jest do pana też komunikat? Panie redaktorze, jeżeli będę to rozważał, to będę to rozważał na, na zasadzie nie komunikatu dla opinii publicznej, tylko mojej osobistej A czy pan się czuje zobowiązany taką deklaracją prezesa de -decyzji? Kaczyńskiego? Nie sądzę, żeby ta deklaracja miała w zamiarze pana prezesa odnosić się do ministrów prezydenckich, bo to jest specyficzna też sytuacja. My jednak jesteśmy powoływani, odwoływani zależni i oceny naszej pracy codziennie dokonuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I to pan prezydent formułuje Czyli wobec nas wszelkie e, o, o oczekiwania. Ja nie, o, pan prezydent powołuje szefa kancelarii, powołuje także sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta. Oczywistym jest, że pan prezydent jest wyłącznym decydentem, jeżeli chodzi o wszelkie kwestie związane z Kancelarią Prezydenta. A jeżeli mnie pan pyta o moje rozważania, tak jak mówię, no to mogę rozwiązać rozmaite mhm. rozważania czynić. Zobaczymy, jak, jak te propozycje będą też przyprzeć. Jeszcze jedną chcę co pana zapytać, czy, czy, czy pan namawiał, pan jest prawnikiem prezydenta, czy pan namawiał prezydenta do zawetowania ustawy degradacyjnej, która pozbawiała stopni generalskich twórców stanu wojennego? członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, między innymi generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił o przyczynach związanych z zawetowaniem ja o tej, o też tej, ustawy. tej ustawy. I oczywiście ja podzielam stanowisko pana prezydenta. To jest oczywiste, że jeżeli się toczyły jakieś wcześniej dyskusje, to dyskusje są spłętowane decyzją pana prezydenta. I od chwili podjęcia tej no, decyzji Miesiąc temu mamy był sytuację... tutaj drugi prawnik prezydenta, pan minister Dera. I pan minister Dera mówił wtedy po przyjęciu tej ustawy przez parlament, przed decyzją prezydenta tak degradować, tak degradować kosmonautę Hermaszewskiego. Dzisiaj prezydent mówi nie, to nie jest dobry kierunek. Nie, prezydent mówi dwie rzeczy. Mówi, żeby nie stawiać pana generała Hermaszewskiego w gorszej sytuacji prawnej niż zbrodniarzy stalinowskich i nie mówi, że nie, mo nie może być tak, że mamy sytuację taką, że Michał Rola-Rzymierski jest w lepszej sytuacji e, prawnej niż, e, niż generał Hermaszewski, nie. bo prezydent mówi automatyzm w przypadku członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To jest automatyzm, który nie zakłada żadnej możliwości procedury, weryfikacji, jeżeli chodzi o akta, Prawo jeżeli chodzi o dokumenty, tak? prawa do odwołania. Po drugie prezydent mówi, niezależnie od tego, że tego prawa do odwołania nie ma w przypadku tych osób, które odgrywały znacząco mniejszą rolę i nie są to osoby pokroju generał Wojciech Jaruzelski, generał Czesław Kiszczak, bo te nazwiska w wystąpieniu pana prezydenta wprost padały i pan prezydent mówił tutaj i jest w tym bardzo konsekwentny o potępieniu i mówił tutaj także o tym, że żaden zbrodnia, mówię także o czasach wcześniejszych do 1956 roku nie powinien uniknąć odpowiedzialności także odpowiedzialności w sensie moralnym to zadośćuczynienie moralne które polega na tym że pozbawiamy stopni tak, generalskich osoby które się zasłużyły sowietom które odpowiadają za zniewolenie narodu polskiego czy były agentami sowieckimi które mają krew na rękach to jest rzecz oczywista, jak oczywista natomiast panie, panie Mirze, ale prezes Kaczyński wczoraj mówi tak weto prezydenta kończy sprawę natomiast w ustawie, prezydent tak naprawdę uniemożliwił odebranie w Dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, Wojskowa Rada Oceniania Narodowego i ten automatyzm, i przypadek chociażby generała Hermaszewskiego. Drugi kontekst to kontekst braku możliwości odwołania w sytuacji pośmiertnej degradacji. Takiej osoby, której praw nie będzie reprezentował w tym postępowaniu nikt, bo nie zgłosi się stowarzyszenie kombatanckie i będziemy mieli sytuację taką, że kogoś pozbawiamy stopnia, nie dając możliwości reprezentowania Wiesz, jego co? praw. I ja powiem tak, jako adwokat, mhm. jako człowiek, który to, bo tak zaczęliśmy też w takiej konwencji ro rozmowę, oczywiście, że prawo do obrony jest wartością. Niezależnie od tego, że mówimy o osobach, które się zachowywały niegodziwie. Ja Chcę, żeby pan jako publicyście czy, yy, wytłumaczył, Czym się różni ustawa dezupekizacyjna, którą prezydent podpisał? A tam jest od możliwość odwoławcza. Od ustawy degradacyjnej, której nie podpisał. Ta pierwsza, czyli ustawa dezupekizacyjna, redukuje emerytury osobom, które nawet bardzo krótko pracowały w tak, służbie ale tam jest Pracowały w komunistycznej bezpiece, a potem wykonały w trzeciej RP dobrą robotę. Ta druga pozbawia stopni wojskowych komunistów. To też nie wszystkich tak naprawdę, tylko jakby tę czołówkę komunistów, generał z Wronu. Droga odwoławcza w ustawie dezopakizacyjnej jest czysto teoretyczna, tak naprawdę MSW jest. w tej chwili nie przeprowadziło. Wobec nikogo takiej drogi odwoławczej. Czy nie rozumiem, czym się te ustawy różnią, tak naprawdę? Po pierwsze, w ustawie dezubieganizacyjnej jest ta procedura odwoławcza. Jeżeli mówimy o ustawie. Ale odpowiedzialność zbiorowa jest jeżeli, fundamentem jeżeli, ustawy dezubieganizacyjnej. Ale jest prawo, no, oczywiście ja się zgadzam z tym, że tam y, musimy być y, rygorystyczni i ten, y, ta sfera akcjologii jest y, y, tożsama. Co, I ale co to jest akcjologia? Mówi, ktoś był 3 czy 4 dni, czy 2 tygodnie w bezpiece, potem był policjantem i był bohaterski i wy go degradujecie, a tutaj są generałowie tacy jak Jerozeus. Czy Kiszczak i prezydent mówi odpowiedzialność zbiorowa. No tak? nie, no bo prezydent mówi Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, wyróżnia oczywiście Kiszczaka i Jorzyskiego, mówiąc, to są osoby niegodne noszenia tytułu generała w Wolnej Polsce, ale mówi, nie wprowadzajmy dla całego wronu odpowiedzialności zbiorowej, a nie poza tym nie, nie twórzmy takiej dysproporcji, że wron automatycznie tak, a zbrodniarze stalinowscy z procedurze ale odwoławczej. Ale to prezydent zablokował odebranie Jorzyskiemu i Kiszczakowi tych tytułów, bo PiS już nie chce przyjąć tego zablokował. A dlaczego prezydent nie zablokował, Izrael, bo zapowiedział na przykład, Kiedy zapowiedział swoją własną ustawę, wetując projekty PiSu, powiedział: Ja przygotuję swój projekt. Tutaj aktorze, nie powiedział ja, tego, w ten ja tego nie wykluczam, tak? bo to jest decyzja pana, pa, pana prezydenta. Teraz pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że jest gotowy do rozmowy, że formułuje takie zaproszenie do rozmowy. Mówił o stowarzyszeniach kombatanckich, mówił, mówił o osobach represjonowanych w stanie wojennym, mówił o bohaterach opozycji demokratycznej w PRL-u, że chce taki dialog prowadził. Wystosował to zaproszenie także do pana ministra Mariusza Błaszczaka. My będziemy teraz rozważać określony kontekst. Wiemy oczywiście o oświadczeniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To będą decyzje pana prezydenta. Czy pracę kontynuować, czy kontynuować je w formule projektu prezydenckiego? Ja na to pytanie nie odpowiem, bo to jest pytanie, które będzie stawiane panu prezydentowi i niewątpliwie, jak pan prezydent podejmie decyzję, to będziemy mhm. opinię publiczną informować. Panie ministrze, w imieniu prezydenta prowadzi pan konsultacje przed referendum konstytucyjnym. Są też wypowiedzi coraz częstsze polityków Prawa i Sprawiedliwości poka dystans, także prezesa Kaczyńskiego. Dystans do tego pomysłu. Czy nie się... oceniam tego w kategoriach dystansu. Prezes, prezes powiedział, no nie zajmowaliśmy się tym, trzeba by dołożyć tam jakieś pytanie, żeby ludzie zechcieli głosować. No nie jest to wielki entuzjazm. Moje pytanie jest takie, czy wy rozważacie wycofanie się w ogóle z tego projektu referendum jesienią tego roku w sprawie konstytucji? Nie rozważamy wycofania się. Myślę, że to jest tak, że Polacy oczekują tego referendum. Myślę, mam to przekonanie po referendum, po odbyciu tych spotkań konsultacyjnych, mam to przekonanie po wielu debatach w rozmowach w całej taką... Polsce, po, mm -hmm. po spotkaniach. Mam to przekonanie po, po analizie poglądów też konstytucjonalistów. Prawnicy wypadają się na temat potrzeby zmiany konstytucji, politycy w, w programie zawierają postulaty zmiany konstytucji. Wszystkie chyba partie polityczne reprezentowane w polskim Sejmie na różnych etapach albo nawet i dzisiaj postulują zmianę konstytucji, czy o, oczekują takich zmian w prawie, które by wymagały zmiany konstytucji. Wiemy, że konstytucja się zdezaktualizowała, mamy określone wyzwania, mamy zidentyfikowane problemy. My, mamy tradycję konstytucyjną, czy to konstytucji mar marcowej, czy nawet konstytucji 3 maja, które także przewidywały, że po 25 latach dojdzie do przeglądu postanowień i ewentualnie zmiany prawa. Oczywiście stabilność prawa jest jakąś wartością, ale nie jest wartością absolutną. To prawo przestało przystawać do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Powinno być Panie zmienione. Konkretnie, jakie dalsze Polak kroki? W kwietniu pan zapowiadał, że będzie konwencja konstytucyjna prezydenta. 20, 26 kwietnia planujemy konwencję konstytucyjną. Gdzie to będzie? To będzie na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przewidujemy będzie około przyjechać? tysiąca uczestników. Z uwagi no, na ograniczoną ilość miejsc. Będziemy oczywiście zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych. Będziemy zapraszać przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawicie im co zagadnienia, pytania już przedstawicie tego Będziemy referendu? prowadzić dyskusję. Na pewno konwencja rozpocznie się od wystąpienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc tu już zapraszam Państwa do relacjonowania. Tego, co My się na będzie działo na, na konwencji. Będziemy mieli po wystąpieniu pana prezydenta po kolejnych także wystąpieniach, gdzie będą padły, gdzie będą padały ważne deklaracje dotyczące tej problematyki będziemy także dyskutować panelowo. My cały czas te dyskusje prowadzimy. Ale czy macie projekty kilka... pytań? Bo takie są sugestie informacji, że macie kilkadziesiąt projektów pytań już ograniczycie tę liczbę pewnie do kilku Debata trwa. Mamy, mamy w, za kilka dni dyskusję w pałacu prezydenckim wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce. Konwencja konstytucyjna to będą sprawy młodych. to będzie problematyka społeczno-gospodarcza, to będzie problematyka samorząd terytorialny, a trzeci sektor, to, bre, to będą problemy polskiej wsi, polskiego. A jaką rolnictwa? kwestią chcecie przyciągnąć ludzi do głosowania. Tych spraw jest naprawdę wiele. Jeżeli popatrzymy na doświadczenia dotychczasowe referendalne, ja się odwołuję też do przykładu referendum z 2003 roku, przedakcesyjnego, frekwencja powyżej 50%. Kiedy Polacy, kiedy Polacy decydowali, czy przystąpić do Unii Europejskiej. Dzisiaj takim szczególnie doniosłym pytaniem, jest także pytanie o relacje prawo. Europejskie prawo krajowe, na temat pierwszeństwa polskiej konstytucji, na temat potrzeby być może wprowadzenia rozdziału europejskiego. Myślę, że takie pytanie jest bardzo prawdopodobne. Czyli Polaków, czy prawo polskie powinno mieć priorytet przed prawem europejskim? Myślę, że będziemy pytać o relacje prawo europejskie, prawo krajowe. Oczywiście konstytucjonaliści, eksperci to tak sformułowali. Za, za I to już jest doniosła rzecz, też ogromnie profrekwencyjna. Czyż sprawy światopoglądowe będziemy decydować, pan prezydent będzie to rozwiązał, Rozważał, różne są w tej sprawie głosy. Są głosy takie, że ta regulacja, która jest zawarta w Konstytucji z 1997 roku, jeżeli chodzi o te kwestie związane z małżeństwem, mm -hmm. rodziną, rodzicielstwem, czy kwestie związane z prawną ochroną życia, są sformułowane w sposób prawidłowy. I takie głosy też można znaleźć, że akurat w tym zakresie nie ma potrzeby ingerencji, ale jeżeli chodzi o kwestie fundamentalne, chociażby dotyczące kwestii zwiększenia, Bezpośredniego działania narodu w formie głosowania referendalnego, kiedy w głosowaniu powszechnym się rozstrzyga, to jest to bezpośrednie sprawowanie władzy. Są takie postulaty, żeby w przy przypadku szczególnie doniosłych zmian prawa, sprawy społeczne, sprawy dotyczące systemu żeby emerytalnego, było tak? żeby było referendum obligatoryjne albo żeby prezydent miał tego rodzaju możliwość, żeby mógł to referendum zarządzić, nie tylko mając dzisiejszy katalog veto, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego czy podpis pod, pod ustawą, ale także zarządzenie referendum. Ogólno ogólnokrajowego. Ale takich spraw jest bardzo wiele, bo ten kontekst, tak jak pan rektor zaczął pytać, jest taki, że myśmy zidentyfikowali 18 obszarów, gdzie konstytucja powinna być zmieniona, zdaniem naszych ekspertów, specjalistów. Na tej kanwie przygotowaliśmy już kilkadziesiąt pytań. Z tych kilkudziesięciu pytań mamy świadomość że trzeba wybrać około dziesięciu, no bo to referendum musi być też oczywiście przyswajalne dla, dla głosujących, to ja nie myślę, może być jakaś. Dlaczego tak się stało, że proponując kompromis Brukseli w sprawie ustaw sądowych, i Trybunału Konstytucyjnego, wydrukowania tych zaległych orzeczeń Trybunału, zmiany pozycji ministra sprawiedliwości wobec sądów, dlaczego nie konsultował się z wami? Bo pan mówi, że jedne niektóre z tych zapisów są niezgodne z konstytucją. To nie Tyle, jest tak, że się proponuję. nie konsultował, bo tutaj pewne no to konsultacje. zaproponował nie, niekonstytucyjne zapisy. Pewne konsultacje trwają, natomiast pan redaktor mówi o projekcie poselskim i tam na temat tego projektu poselskiego no, jest czytelny, czytelny komunikat z, z, na, z naszej strony dotyczący dwóch, dwóch sfer, gdzie my uważamy, że te przepisy powinny być zmienione, uszczegółowione. No, jesteśmy na takim etapie, że projekt będzie procedowany w polskim parlamencie, więc myślę, że ze spokojem do tego trzeba się odnosić i od pierwszego momentu, kiedy te projekty, projekty się pojawiły, myśmy pewne zastosowania, Rozszerzenia tutaj zgłosili będziemy obserwować to prac legislacyjnych. Jesteśmy w tym zakresie aktywni i proszę być spokojnym, ten, ten kontakt jest dobry. Problemy wymiaru sprawiedliwości to też jest dobry materiał na pytanie referendalne i też Polacy tego rodzaju zmian oczekują, bo pojawiają się postulaty dotyczące poparcia tego, co pan prezydent zrobił w ustawie o Sądzie Najwyższym, czyli ławnicy w Sądzie Najwyższym, ławnicy przy orzekaniu w sprawach dyscyplinarnych. Polacy to. To, jak sobie tak liczę, Polacy to, to będzie z 50 pytań. Nie, będzie około 10. Polacy to odbierają bardzo pozytywnie, Ale jeżeli mówimy o sferze konstytucyjnej, to chociażby kwestia udziału czynnika społecznego, czy chociażby kwestia postulatu dotyczącego sędziów w pokoju, tych zagadnień jest bardzo wiele. Jak pan redaktor mnie pyta, to faktycznie był ogromny problem dla mnie, kiedy panu prezydentowi jakąś wstępną propozycję formułowałem, wyboru z tych kilkudziesięciu pytań, tylko tych około dziesięciu. Czy jak państwo słyszą, jakieś dziesięć pytań referendum, zapewne jesienią, chociaż pisowi nie podoba się termin 11 listopada? to mówimy na... termin, ja jestem optymistą. Na dziesięć pytań yy, Różnej wagi będą Państwo mogli odpowiedzieć, ale wygląda na to, że będzie ciekawie. Pan minister Paweł Mucha był Państwa gościem. Dziękuję, serdecznie. dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia.